I siemanko wam dzisiaj. Mamy już siewnik przygotowany i jedziemy zasiać pszeniczkę na małym polu, a potem się zobaczy, co tam wuja wymyśli jeszcze do roboty. Trzeba też zaorać po kukurydzy, ale to z Antkiem trzeba gadać, czy nam pożyczy pług. Wtedy 80 zrobiłaby ostatnią robotę w tym roku i poszła do remontu. Po głowie też mi chodzi przy okazji tego może naszego ciapajka odmalować. Co o tym sądzicie? Kupiłoby się więcej farby i za jednym razem opitoliło dwa ciągniki w nowych barwach. Trzeba to z wujem przedyskutować. O, Edward też zasiewy wykonuje Władymircem. I nawet Siuntka na polu stoi z przyczepką. A ciekawe, jak tam jego 902 się sprawuje. No, nasza odpukać, póki co bez żadnych mechanicznych problemów. No, chyba to był dobry zakup jednak jak za te pieniądze. No i jesteśmy na polu. Lejki trzeba opuścić. I możemy siać tym wynalazkiem. Przydałby się lepszy siewnik, bo ten to wąziutki jest i długo schodzi z siewem. Ale mechanicznie to niczego sobie nawet ładnie sieje, jak na swój wiek. No i tę szybę w końcu wymienię. Zamówiłem wczoraj w internecie i jutro ma kurier dostarczyć. Wuja się ucieszy, bo ostatnio jakiś taki nie w humorze. Coś go boli znów chyba, ale nie chce się przyznać. O, widzę, że ktoś tutaj sobie na szagę po naszym polu przejechał skrótem. Ciekawe, który był taki mądry. Kurde, drogi mają, to jeszcze przez uprawione sobie skracał. Widać, jakiś z przednim napędem to musiał być. A u was też te debile na krosach jeżdżą posionym? Tych to normalnie do odstrzału od razu bym dał, raz tak wujowi łąkę poryli, że trzeba było włókami jeździć pół dnia, żeby to wyrównać. No, zero szacunku te szczyle mają do czyjejś własności. Niech sobie jadą na jakiś tor, a nie zapieprzają po tych polnych drogach jak nienormalni jacyś i jeszcze tymi tłumikami pierdzą i denerwują ludzi. Już tylko gorszy jest dźwięk skutera, jak na odcince jedzie pod jakimś grubasem pod górkę i bzyczy gorzej niż zdychający komar jakiś. Mozolnie to idzie. Jeszcze co jakiś czas muszę wysiadać i sprawdzać, czy na pewno ziarka lecą, bo potrafią się przywiesić w tej skrzyni nasiennej. Także no, plan na przyszły rok to kupić jakiś siewnik 3-metrowy. Albo chociaż poznaniaka. I nawet by można pomyśleć o jakimś agregacie od razu z hydropakiem. Tylko czy wtedy 80 nie będzie przodu podrywało? Pewnie tak, bo my do naszej nie mamy żadnych obciążników naprzód. Muszę się rozejrzeć po ogłoszeniach, może są gdzieś do kupienia. I ja tu sobie sieję, a akurat Antek z nieba mi spadł. Zaraz tam do niego trzeba podejść, o ten pług zagadać, bo widzę, że talerzuje tu pole obok. Strasznie mu to chwastem zarosło, nie mogą się chłopaki w tym roku wyrobić z robotą, tak jak my. A na przeciwnym polu teraz też Edek podjechał siać, też pewnie pszenicę sieją. Słyszałem, że znowu kolejnych hektarów parę dobrali, mimo że u nas ceny ziemi to poszybowały mocno w górę i ja nie wiem skąd ci rolnicy na to pieniądze biorą, jak ceny płodów rolnych to takie sobie są. Zboże to jeszcze w miarę, ale rzepaki w tym roku u nas na skupie to porażka, dobrze, że nie sialiśmy. Ale trzeba by pomyśleć na drugi rok o rzepaku jednak, bo jakiś płodozmian na polu trzeba robić. I mamy posiane, lejki w górę i zobaczymy, co tu ubyło. Jeszcze jest sporo, to w domu tylko dosypiemy i będzie gotowy na kolejne pole. Tymczasem podejdziemy do Antka zobaczyć. Witam. Witam, witam i o zdrowie pytam. A u mnie wszystko w porządku. Widzę, że talerzowanie na pełnej. No trzeba, trzeba, bo terminy gonią. Widzisz, ty już siejesz, etki sieją. A ja jeszcze uprawy robię, cholera. A buraki cukrowe niedługo muszę zacząć, bo terminy już mam na odstawy do cukrowni. Będziemy musieli na okrągło kopać. Tam jeszcze przyjdę do was, bo będę potrzebował do pomocy.
A co tu masz za talerzówę? Polecasz ją? Zadowolony jesteś? Kurde, elegancko tu tego, bardzo fajna polska talerzówka. Dość tania była, ale robotę robi. Trochę ponad 2 metry szerokości i jako tako miesza tę glebę. Jestem zadowolony, a jakbyś chciał kupić taką, to bym ci nawet tę mógł sprzedać, także tego. Kupić to nie chcę, ale jest inna sprawa, bo byśmy chcieli ten wasz pług obrotowy pożyczyć na jedno pole, sprawdzić jak z naszym ciągnikiem to pójdzie. To już twój wuja wszystko ze mną przy flaszce załatwił. Stoi na podwórku, możesz pożyczyć kiedy chcesz, my już po orkach. Na razie ja zawijam na kolejne pole. No i to mi pasuje. To zaraz jedziemy odstawić siewnik i przetestujemy ten pług we współpracy z naszą czwórką. I jesteśmy w domu. Widzę wuja, gdzieś 80 zabrał. A nie tam, stoi na ogrodzie dobra, bo dzisiaj jeszcze ma przyjechać jakiś gościu zboże kupić to, co w stodole mamy. Także akurat będzie miejsce do remontowania. I już bierzemy 80. Ropę widzę wuja uzupełnił, także możemy jechać orać. Tylko jeszcze meprozetkę kazał odstawić gdzieś na bok, bo ten klient na zboże przyjedzie. I tak jeszcze myślę sobie, co tam by naszemu Ursusowi przy okazji tego remontu porobić. Kurde, kusi mnie ten przedni napęd, ale są dwa problemy. Raz, że ciężko w naszych okolicach taki dostać, a znowu jechać gdzieś daleko to nie ma czym, bo do Poloneza przecież mi taki most przedni to się nie zmieści, nawet jakbym go porozkręcał. A po drugie, to trochę się boję kosztów przednich opon, bo by pewnie trzeba i tak nowe kupić, a opony tanie nie są i to byłby duży wydatek. Także myślę, że przedni napęd to gdzieś tam kiedyś w dalszej przyszłości, jak już ten Ursus na siebie zarobi. I już wjeżdżamy do sąsiada po ten pług. Sieczkarni już nie widać na podwórzu, więc chyba akcję kukurydza skończył całkowicie. Ogólnie ubyło mu maszyn z tego podwórka, już większość w stodole pochowana. Widzę już z talerzowania na obiad wrócił Antek Hehe, ale mówił, że można brać to tam, już nie będziemy mu zawracać głowy przy obiedzie, tylko od razu podczepimy i heja w pole. O, dobra, bardzo ważna rzecz, bo trzeba szybę z tyłu zamknąć, bo często tak jest w tych obrotowych pługach, że można sobie szybę uszkodzić, bo ta głowica, czy jak to się nazywa, ta część, gdzie się obraca pług, jest dosyć wysoka i potrafi uszkodzić uchylną szybę właśnie. A jakbym ją zbił, to dopiero bym od wuja się nasłuchał, hehe, tamta jeszcze nie wymieniona, a już kolejna by była zbita. Widzieliście pewnie na ujęciach. Kurczę, pług jest bardzo fajny, bo lekki, nie podrywa wcale ciągnika i bardzo ładnie orze. Ale jednak tutaj na górkach no wcale nie ma lekko ta 80. Fakt, że nie jest jakoś mocno sucho, ale chyba lepszym rozwiązaniem byłby pług czteroskibowy i na takich polach jak tu, gdzie mamy górkę, to po prostu wtedy czwartą skibę odkręcać.
ale może się mylę i lepiej pozostać przy koncepcji takiego obrotowego pługu i mimo to lepiej na jednym polu się pomęczyć takim, niż na pozostałych polach męczyć się zagonowym? Sam już nie wiem, weźcie coś, doradźcie mi. Ale efekt orki jest no wow. Nie to co grudziąckie radła, nawet nie idzie poznać, że tu kukurydza była, a dość wolno ta orka szła, a mimo to elegancko przykrywa. Pług zdaliśmy u sąsiada i wracamy na gospodarstwo, a tu widzę już trwa załadunek zboża. Akurat na końcówkę się załapałem, no i na naszym podwórku chyba gości pierwszy raz zagraniczny traktor. Potem sobie go obejrzymy, tego Fergusona, fajny jest, podoba mi się. No i przyczepa też niczego sobie, szóstka pronarka. To zboża, to by miodzio była. Bo my w meprozetce nawet nadstawek nie mamy, trzeba będzie też coś pomyśleć i pospawać. Albo z desek pozbijać, zawsze to trochę mniej kursów podczas żniw. Dobry, dobry, ale pan tu sprzęt kurde ma i ładowacz sztola. Toż to majątek kosztowało pewno. Witam, a tam pierdzielisz. Się pracuje, to się zarabia. Się zarabia, to się ma. A ja tam lubię porządny sprzęt mieć niż te polskie z plasteliny ulepione. Już nieraz się naciąłem i już teraz nigdy więcej polskich maszyn nie chcę na gospodarce u siebie widzieć. A ten to nie jest taki mocny. Tu 95 kucy ma. Tak akurat to u mnie taki uniwersalny do wszystkiego ciągnik. Jeszcze ostatni z tych dobrych Fergusonów. I co najważniejsze to nie te licencyjne padło, tylko prawdziwy Ferguson, nie jakiś tam podrabianiec z Ursusa, co to licencji nakupili na 10 modeli, a klepali tylko 2 i to jeszcze w marnej jakości. No, mi się podoba. Mógłbym takim robić. A o tej przyczepie jakie masz zdanie? Przyczepa, jak przyczepa, szału nie robi, dupy nie urywa. No niby pronarka, czyli podobno najlepsza z tych takich prywaciarskich przyczep, co na tamte czasy szło kupić, ale z perspektywy czasu to ci powiem, żebym wolał zamiast jednej tej kupić ze 2 brandyski czeskie i odremontować po swojemu. I bym miał lepsze przyczepy niż ta, bo na czeską czy niemiecką to jak przeładowałeś, to się nic nie działo. A tutaj to nigdy nie wiadomo, czy się plastusiowa rama nie zrobi z niej w kształcie banana. Dobra, ale my tu gadu, a czas leci. Muszę na wagę skoczyć i się rozliczymy potem. Zaraz mnie młody zawiezie polonezem i razem tę wagę sprawdzimy. Już ja tam swoje podliczyłem, ile tam powinno być. Trzeba sprawdzać, czy nas czasem nie okantuje. Sam widzisz, jaki sprzęt ma. Ciekawe niby, na czym tak się dorobił. Oj, tam wuja nie przesadzaj. Uczciwą pracą ludzie się bogacą. A tymczasem narka do następnego odcinka, gdzie zaczniemy remont Ursusa.